Zielone ściany dzielimy na trzy kategorie. Pierwsza, najfajniejsza i najciekawsza, to są ściany robione z roślin i mchów stabilizowanych. Druga, bardziej wymagająca, czyli rośliny żywe, ściany z roślin żywych. No i trzecia, najstarsza, czyli ściany pomalowane na zielono. My specjalizujemy się w roślinach stabilizowanych, ścianach z roślin stabilizowanych. W ofercie mamy porost, czyli chrobotek, bardzo popularny materiał. Dodatkowo kilka rodzajów mchów i roślin stabilizowanych. Rośliny stabilizowane są bardzo naturalne, mają taką podstawową zaletę, że nie musimy się nimi zajmować, tak? Nie musimy mieć systemu nawadnienia, nie musimy mieć światła. Wystarczy nam wilgotność powietrza nie mniejsza niż 50%. Wtedy roślina cały czas ma swoją konsystencję, jest miła w dotyku, ma konsystencję rośliny naturalnej, rosnącej w lesie, w naturalnych warunkach. Jak tworzymy taką ścianę? Najczęściej mech doklejamy do różnego typu paneli, w zależności od tego, jakie mamy uwarunkowania, gdzie to będzie zamontowane i w jaki sposób montażu chcemy zastosować. Najczęściej są to płyty różnego rodzaju, klejone na specjalistyczny klej, który pozwala nam w zupełności być przekonanym, że to nigdy nam nie odpadnie, nic się z tym nie stanie i nie będzie z tym nigdy problemu. W tej chwili pracujemy nad nowym materiałem, nowymi płytami, czyli nośnikiem naszych dekoracji z mchu. Będzie to materiał zupełnie ekologiczny, dodatkowo dźwiękoszczelny, będzie miał świetną akustykę i klasy niepalności BS1D0. Oprócz tego, że mamy piękną zieleń w środku i zupełnie inaczej pracuje się w takich warunkach i odpoczywa, dodatkowym argumentem przemawiającym za taką ścianą jest to, że jest to ściana, która nam też wygłusza całe pomieszczenie, rozprasza dźwięk i dzięki temu mamy bardziej przytulnie i pod względem estetycznym i dźwiękowym. Oprócz takich korporacyjnych zastosowań jak biura, hotele, urzędy i miejsca publiczne, coraz więcej ludzi kupuje je do domów. Mamy nadzieję, że ta sytuacja się długo nie zmieni, bo sprawia nam to niesamowitą frajdę i radość całego zespołu.